Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek ze składania supicy do puga i do co czego. Jedziemy testować ten pług od razu z ciapkiem. Oczywiście tam u kolegi będziemy orać, bo u mnie się nie wjedzie na tą glinę. Tam u kolegi jest piasek, także zobaczymy, jak to będzie szło. Jak ten pług będzie się prezentował. Supica. Supica z firmy Zenox. Macie kod rabatowy Bizon 7, 7% rabatu na stronie Zenox. Widzicie, mam wszystko przygotowane do złożenia, tylko ta deska. Ale i tak pewnie nie będę orał na wszystkim, tylko będzie teścik. No i stoi tu Reksio. Będzie odcinek jeszcze na pewno w tym roku, jak będziemy tutaj wszystko czyścić już tak do końca. Maszynę porozpinamy, chyba też header, ale zobaczymy. Na razie to się skupiamy na pługu. Mam tu przygotowane wszystko. Pług tam stoi, zaraz zapinam, złożę supicę i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. No. Ja niestety telefon, kamerkę po drodze od Stacha, a przy okazji, jak się pszeniczka pięknie prezentuje. Rozkrzywiła się fajnie, także jestem zadowolony. I co? Biorę się do składanie, a wy czekajcie na dalszą relację. Pozdrawiam. Mamy zmontowane. 30 minut i zrobione. Tak się prezentuje. O, ten lemierz wyprofilowany, o dziwo. Kupowałem tu w lokalnym sklepie. Te deski by się przydały jeszcze kupić w lokalnym sklepie, ale no mówię, to nie będzie urało z tymi trzema skibami. To tylko na potrzeby filmu, byście zobaczyli. No, pług jest niby taka sama szerokość orki jak u Mateusza, ale jest dłuższy między supicami, jak już mówiłem, nie? No. Jest mokro, to tym bardziej trzy skiby to raczej nie pójdzie na 100%, także mimo, że tam jest piach nawet. No i tak, ja zatankuję sobie paliwo. Filtrek muszę zmienić. Tutaj, bo już znowu się zapycha. Przez tę zimę będę czyścił, będę wymieniał maskę. Piaskowane będą błotniki, obciążniki. Ten stelaż będzie zrobiony, no filtr to też będzie trzeba już wymienić, bo on zabity. Wyczyszczony był, ale i tak już jest zmęczony. Myje nowy, widzicie, rdzewieje cały. No i co, ta maska nowa przede wszystkim, bo tu zawiasy. Tu zawiasy, gdzie są, ona jest zardzewiała, już nie ma do czego nawet tu ratować. No i co? No i zobaczycie, jak on się wygląda. No. Będę chciał zrobić go jak należy. Nie wiem, czy starczy nam czasu, żebyśmy z Mateuszem wyspawali nawet wiatę pod niego, ale czy wiatę, mówię, kabinę pod niego. Wiatę to będzie chciał dostać, będę chciał zrobić tutaj od bizona w bok, nie? No. Ale to dopiero wiosną, także co? No ja tankuję, zakładam obciążniki. Lecimy! Ładnie uprawiane. Wszystkie by 30 daje radę. Zobaczymy, jak pójdzie mu dalej, bo tam już nie było uprawiane od kilku lat. Jak coś, to będziemy się ciągać. Daj mu! No i zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Ale myślę, że jak już będę nabrał, to jakoś przeskoczy. No dość głęboko w miarę jest. Strzał ze sprzęgła i jedzie. Orka u goru 30. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten sprzęt. Można by powiedzieć, że prawie las. Zobaczymy, jak to pójdzie na trzy skiby. Jest dobrze. No ma ciapek co robić, ale dzielnie sobie radzi.
fajnie. 2000 obrotów sobie trzyma. Sobie jedzie pięknie. O. O, witam bardzo serdecznie z tej strony Piotruś. Jak widać, kamera oporowo działa. Zdjęliśmy trzecią suplicę, bo tutaj jest no niestety zielnik, ale ciapek daje radę. Nie jest to rewelacyjnie zrobione, ale jest dobrze zrobione. Ciapek z Karolem nie ma lekko, ale daje radę. Tak jak widzicie, oporowa orka zimowa u kolegi Przemka i sobie działamy. W oddali jedna z ostatnich krów wolno pasących się na naszej wiosce. A tu Karol działa oporowo. Orka Włodunia, tak jak można powiedzieć. Apek nie ma lekko z Karolem. No i tak, skończona robota. Tu niestety nie da rady, trzeba bijakową zjechać, bo jest, no widzicie co tu się dzieje, nie da rady. Ziemia trzyma, trzeba to spryskać, żeby to puściło, no i przede wszystkim skosić. No. Piotruś wpadł, ponagrywał wam też, mam nadzieję, że wyjdzie parę minut odcinka dla was. No i co? Fajna sprawa z tylem jest, bo jest taki ostry, jak brzytwa, nie? Jest taki wyprofilowany nawet, że kurde, jestem zaskoczony, że taki lemierz robią do polskich pługów. No się udało kupić. No supica Zenoxa. Piękna sprawa, ładnie. Podoba mi się, fajna jakość, spawy, petarda, zobaczcie. Kurde, no. Ktoś się przyłożył do roboty tego tutaj. No, naprawdę. W końcu coś zrobione z jakością, a nie byle jakością. No, w polskiej części to wiecie jakie są. No i tak, oczyściliśmy sprzęcik i jedziemy do domu, nie? Zeszło się trochę tutaj. Z tym kurde. Tam dodatki, tym kawałkiem jeszcze, co Piotruś wam nagrywał. No i tak, kończymy odcinek, zostawcie łapkę, jak się podobał. No i co? Niaura. No.